Dzień dobry. Dzisiaj jadę do Łodzi. Będę robił sesję zdjęciową w dwóch mieszkaniach i taki mini home staging. To bym chciał pokazać. A przy okazji mam jedną sprawę. Proszę Państwa, ulubieniec publiczności, kolega Bienias ma w dupie YouTube'a. Jaki masz scenariusz na ten filmik dzisiaj? O home stagingu. Home stagingu. Mhm. I co powiem o home stagingu? Co robimy? Chciałem powiedzieć o tym, że my robimy home staging. No co, my robimy home staging? Jej! Magda będzie na filmie. Będzie o tu. Magda, będziesz na youtuberką, będziesz na YouTubie. Na Piotrkowskiej jestem, no, na tej tak sesji zdjęciową. Tak, dobra. To najwyżej. O, najwyżej jak będę jechał stage. Więc sytuacja wygląda tak, że Michał siedzi w jednym pokoju i ma garba. O ja pierdykał. To pokaż garba. Nie pokażę, kurwa, jak tak siedzę, to wiem, że mam garba. No, Michał ogarnia tak, żeby pokój wyglądał, bo już za chwilę wchodzę tutaj z sesją, a ja w tym czasie staram się w tym pokoju zrobić tak, żeby było pięknie. A taki obraz Michał kupił do pokoju. Więc cały ten home staging polega na tym, że robimy takie szmery bajery, żeby wyglądało przytulnie i ładnie. I następnie robimy zdjęcia. Nie jesteśmy profesjonalistami, ale wychodzi całkiem nieźle. Ale co mam powiedzieć? Na przykład dodajesz jakiś kolor jeden do pokoju, żeby ożywić. No to, a jestem w pokoju, jestem w łazience, w kuchni jestem, mówię o bułkach. A czy skończyłem? W kuchni zawsze obowiązek. Bułeczki, rogaliki. Set taki, żeby wyglądało, że ktoś sobie ma jeść śniadanko. Tu w tym wypadku jeszcze wodę dodaliśmy. Zawsze owoce robią dobrą robotę. Jak do zdjęć zapach kawy? Zawsze bardzo fajnie działa to, jeżeli na dany pokój czy na dane pomieszczenie obierzemy sobie jakiś kolor przewodni. Tak jak na przykład w pokojach tych, które tutaj obrabiamy. Tu będzie kolor zielony. Tu będzie kolor niebieski. Czemu zakładać zielony? Aha. Bo tu już jest gotowe. Dobra. A tu będzie kolor pomarańczowy. Stąd pomarańczki. No i zawsze lampeczki, zawsze jakieś lampiony. I świetną robotę robią świeczki. Świeczki. No i jak już przychodzi co do czego, żeby zrobić zdjęcia, to wybieramy sobie jakiś taki kadr, który wygląda ciekawie. W tym przypadku jest ten taki figlarny kocyk, tak figlarnie ułożony. I w tle jest lampka, o tutaj. I to powinno fajnie wyglądać na zdjęciach. Ale żeby to fajnie wyglądało, to musimy najpierw ustawić przesłonę na maksa. Czyli 22 ISO na jak najmniejsze, żeby była dobra jakość, żeby nie było szumów. I w
wtedy robimy kilka zdjęć. I zdjęcie musi być jedno takie jasne, kolejne takie trochę ciemniejsze, kolejne ciemniejsze, trochę ciemniejsze i trochę ciemniejsze. I potem na komputerze cyfrowo łączymy to wszystko w jedno za pomocą technologii, która się nazywa HDR. Polecam, żeby się z nią zapoznać. No i potrzebujemy koniecznie mieć statyw, żeby te wszystkie zdjęcia były takie same i żeby nie były poruszone, bo przy takiej przesłonie musimy czekać na to zdjęcie, żeby wyłapało światło. Tam było chyba 22 sekundy. Czyli ten aparat teraz sobie będzie robił zdjęcie. Będzie wyłapywał światło. Tak, żeby to ładnie wyglądało. I potem trochę ciemniejsze, trochę ciemniejsze. I na komputerze wszystko będzie połączone. I tutaj jest świeczuszka, z którą też jakieś ładne zdjęcie będzie zrobione. Tam jest lampeczka, jakieś owoce. Pomarańczki pomarańczowe pasują do pomarańczowej zasłony. I pomarańczowego kocyka. Zdjęcie się zrobiło. Ty, a ja wszedłem w kadr chyba. Wszedłem? Nie wszedłem. Zdjęcie się zrobiło, więc teraz trochę można przyciemnić. I zrobić kolejny shot. Tym razem 6 sekund. Wiem, trochę namieszałem. Pomyliłem pojęcia czasu naświetlania z przesłoną, więc pozwólcie mi w skrócie to wyjaśnić. Nie chcę wdawać się w szczegóły, tym bardziej, że nie jestem absolutnie żadnym specjalistą w tej kwestii. Byłem tam może na jakimś jednym wykładzie czy szkoleniu i teraz się mądrzę, nie? Ale w skrócie. Wielkość przesłony to jest jakby otwarcie obiektywu i obiektyw może się otworzyć tak troszeczkę albo troszeczkę bardziej i dzięki temu możemy osiągać różne efekty. Jeżeli mamy otwarty obiektyw szeroko, to wtedy wpada bardzo dużo światła, zdjęcia są bardzo jasne, bardzo łatwo. Ale mamy płytką głębię ostrości, czyli tak jakbym ja to był ostry, a za mną wszystko byłoby rozmazane. Więc do zdjęć w mieszkaniach zamykamy przesłonę maksymalnie w dół. Przez co jest taka malutka szparka, przez którą dostaje się światło do matrycy aparatu, nie? Więc wtedy musimy dać możliwość aparatowi, żeby stał sobie na tym statywie przez tam określoną ilość czasu i spokojnie sobie wyłapał to całe światło, nie? Czyli aparat sobie stoi, powoli sobie łapie światło, bo to przez tą szparkę wchodzi światło. Dlatego musimy czekać, czas naświetlania jest długi, żeby przy małej przesłonie zdjęcia były jasne, a nie chcemy z ISO iść do góry, wtedy pojawia się szum, a chcemy bardzo dobrą jakość, nie? No, to takie moje amatorskie spojrzenie na fotografię. A teraz dosłownie w skrócie pokażę, na czym polega HDR. Wyobraźmy sobie sytuację, w której robimy zdjęcie, które wygląda jak teraz, nie? Czyli połowa mojej twarzy jest oświetlona mocno, a połowa jest zacieniona. I teraz, żeby zrobić dobre zdjęcie, to jedno zdjęcie powinno mieć długi czas naświetlania, żeby wyłapać cienie z tej strony twarzy, a drugie zdjęcie powinno być ciemne, żeby przygasić te rozświetlone części tej twarzy. I potem na komputerze łączymy to w całość, tak żeby było w miarę ok. Będziemy nagrywać mój ekran. Kurde, nie sądziłem, że to się tak łatwo, szybko stanie. W sumie to nawet proste było. Dobra. Więc odpalamy Lightrooma. Ja akurat tutaj to robię. To jest od Adobe. Mam Creative Clouda, więc mam to całe oprogramowanie, więc mi jest z tym dość łatwo. Ja tutaj skopiowałem 6 zdjęć, które zrobiłem akurat w tym ujęciu, o którym tam była mowa. I słuchajcie, nie ma nic prostszego akurat
akurat w tym oprogramowaniu. Jest skrót Ctrl N, ale możemy pójść do Photo Merge i HDR. No i stworzy nam się preview, czyli ten podgląd. To chwilę trwa zazwyczaj, szczególnie jak jest tam parę programów otwartych pod spodem. No. I tutaj mamy tą fotkę, nie? I ja do końca nie wiem, o co z tym chodzi, ale zauważyłem, że jak się to wyłączy w ogóle, to te zdjęcia są ładniejsze, nie? Więc on tu nam stworzył takie właśnie zdjęcie, które jak widać tutaj, gdzie na tych rozświetlonych zdjęciach tu jest tyle światła i tu nic nie widać, nie? Ale za to cienie są bardzo ładne, bez szumu i są szczegóły, a na tym ciemnym zdjęciu jest ładnie lampeczka, za oknem też jest ładnie, to na innych zdjęciach, za chwilę je pokażę, widać więcej. Za to cienie są bardzo słabe i z tego, gdybyśmy chcieli tylko z tego zdjęcia wyciągnąć cienie, to byśmy otrzymali tutaj bardzo słabą jakość, nie? A tak to na tym zdjęciu jest wszystko, co nam potrzeba. Pokażę inne zdjęcie tak, żeby było widać konkretnie jasne i ciemne punkty. Na tym zdjęciu widać bardzo ładnie. Jest jasne zdjęcie, w którym ładnie wygląda pokój, ale za oknem nie widać nic. Na trochę ciemniejszym zdjęciu widać trochę więcej, na ciemniejszym widać trochę więcej i trochę więcej, i na kolejnym już widać całkiem fajnie za oknem, ale absolutnie w pokoju nic nie widać. A po połączeniu tych zdjęć wychodzi nam takie zdjęcie, w którym wszystkie szczegóły w pokoju są i mamy też widok za oknem, w którym wszystko nam bardzo ładnie widać. No, to tyle. Mam nadzieję, że komuś się przyda taki mini poradnik od amatora, ale jednak te zdjęcia wychodzą całkiem nieźle, więc myślę, że nie jest źle. Nie? Dzisiaj mam już 5 marca, czyli jesteśmy parę dni po tym nagraniu. Jest niedziela, północ, już jest po północy, 6 marca, czyli jutro, we wtorek, wracam do Szwecji. Cześć! Dziewięć godzin robiliśmy sesję. I oczywiście przygotowywaliśmy mieszkanie i przyrządzaliśmy je, dekorowaliśmy i tak dalej. 9 godzin.